W czasie uroczystości otwarcia Baltic Pipe minister Naimski powiedział, że wielu partnerów z Norwegii i Danii po prostu nie mogło uwierzyć, że to już wtedy, kiedy zaczynał, że to się uda. Udało się. Udało się, bo mieliśmy przede wszystkim zdeterminowane osoby, które chciały to zrobić, które to chciały zrobić dla dobra Polski, nie oglądały się na jakieś szczekanie osób, które są Polsce nieżyczliwe, a niestety także w Polsce mieszkają, czy nawet zajmują jakieś tam bardzo ważne funkcje. Interes Polski jest ważniejszy niż interes partyjny, albo gdzieś jakiś ukryty interes obcego kraju. I to po prostu pokazuje, że jeżeli w Polsce rządzą patrioci, a takimi patriotami są przedstawiciele obozu Zjednoczonej Prawicy, to można zrobić rzeczy wielkie. Rzeczy ponadczasowe i przede wszystkim rzeczy niezwykle potrzebne. I dzisiaj pokazuje ta inwestycja, czyli inwestycje, które też przed nami, które już zostały dokonane, że to jest jedyny właściwy kierunek. My nie możemy się dziwić, że na przykład Olaf Scholz czy poprzednio Angela Merkel, reprezentując interesy własnego kraju, o nie dbała. Ale ja sobie nie życzę, jako Polak, jako poseł, żeby jakiś urzędas w Unii Europejskiej, jakiś Niemiec, ktoś, kto gdzieś jest daleko od nas, na podstawie jakiejś chociażby troski o ekologię i tak dalej, będzie zabraniał mnie prowadzić takie inwestycje, które będą doprowadzały do tego, że Polska się rozwija. Odbywają się pewne kongresy zjednoczeniowe, jeśli chodzi o opozycję, i wiemy, że w czasie takiego firmowanego przez byłego prezydenta Kwaśniewskiego, byłego prezydenta Komorowskiego, zjednoczeniowej imprezie, na której wszyscy zapamiętali z tego, że wszyscy tam spali, natomiast później były dyskusje na temat obronności, tam padły stwierdzenia jednoznaczne, że trzeba się po ewentualnym dojściu do władzy, trzeba się przyjrzeć obronności, kontraktom. Wiele z nich może trzeba będzie zerwać, dlatego że sprzęt będzie stał sobie w hangarach, i to też są sygnały, które idą przecież w świat. No właśnie, i teraz powinien zadziałać u nas taki bardzo prosty mechanizm wyobraźni, bo o dziwo ci ludzie powiedzieli coś, co my wielokrotnie żeśmy na to zwracali uwagę, a gdzieś to tam czasami może bokiem gdzieś przechodziło, nie trafiało do naszej świadomości. Że oni naprawdę mają w nosie bezpieczeństwo naszej ojczyzny. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy wojnę, mamy bardzo realne zagrożenie, że ta wojna będzie u nas. Opowiadać takie bzdury, takie głupoty, no to tak jak powiedziałem, to tylko na takim konwencie zjednoczeniowym można wypowiedzieć. I teraz, no, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że ci ludzie wrócili do władzy. Wyobraźmy sobie, że na przykład, no nie twierdzę, że ministrem, ale może wiceministrem obrony narodowej albo spraw wewnętrznych administracji jest Klaudia Jechira. Albo Franek Starczewski, prawda? Albo jacyś tam inni geniusze z tej strony politycznej. No czy o takie bezpieczeństwo nam chodzi? My naprawdę przypomnijmy sobie ich takie zachowania, bo jest bardzo proste ewangeliczne stwierdzenie, oprócz tego, że Ewangelia z Księgą Świętą to jest także Księgą Mądrą. No po owocach ich poznacie. A my mieliśmy okazję już naprawdę te owoce Platformy Tuska, Sikorskiego i całej tej reszty poznać.